Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends. It's my honor and pleasure to welcome you today at the Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg in Warsaw to celebrate together Luxembourg's National Day. This is a perfect occasion to celebrate the friendship between our countries as well as an opportunity to recall the activities that we have undertaken throughout the year. Ekscelencje, dostojni goście, panie, panowie, drodzy przyjaciele. Mam dziś zaszczyt i przyjemność powitać państwa w ambasadzie Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie, aby wspólnie celebrować Dzień Narodowy Luksemburga. Jest to doskonała okazja do świętowania przyjaźni między naszymi państwami, a także możliwość przypomnienia działań, które podejmowaliśmy przez miniony rok. Beforehand, let us not forget about Belarus and Ukraine, whose resilience and bravery should be an example to all of us and remind us of the intrinsic values we all cherish: freedom, sovereignty and the rule of law. Zanim do tego przejdę, pragnę wspomnieć o Białorusi i Ukrainie, której wytrwałość i odwaga powinny być przykładem dla nas wszystkich i przypominać nam o nieodłącznych wartościach, które wszyscy cenimy: wolności, suwerenności i praworządności. Russia's unprovoked and unjustified aggression against Ukraine is in complete violation of international law that causes threats to the whole security situation in Europe. As our Prime Minister Luc Frieden stressed, Luxembourg stands with Ukraine and will continue to provide political and financial support as well as military and humanitarian aid. Niczym niesprowokowana i nieuzasadniona agresja Rosji przeciwko Ukrainie jest całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego, które powoduje zagrożenie dla całej sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Nie tak dawno mój premier Luc Frieden powiedział: Luksemburg stoi po stronie Ukrainy i będzie nadal zapewniał wsparcie polityczne i finansowe, a także pomoc wojskową i humanitarną. Our unity in the European Union and NATO must continue. I am therefore delighted that both our prime ministers have met already twice this year. Prime Minister Frieden came to Poland in April and Prime Minister Tusk visited Luxembourg 2 days ago. Nasza jedność w Unii Europejskiej i NATO musi trwać. Dlatego też cieszę się, że nasi premierzy spotkali się w tym roku już dwukrotnie. Premier Luc Frieden przyjechał do Polski w kwietniu, a premier Donald Tusk odwiedził Luksemburg 2 dni temu. Let me also take this opportunity to reflect on the past year that was marked by many changes. Both Luxembourg and Poland have experienced pivotal election seasons. Zarówno Luksemburg, jak i Polska doświadczyły przełomów politycznych. Październikowe wybory w Luksemburgu, które odbyły się tydzień przed wyborami w Polsce, pokazały wiarę mojego kraju w przyszłość Unii Europejskiej i odnowiły nasz mandat do kontynuowania drogi w kierunku innowacji, integracji i zrównoważonego rozwoju. Poland has also known significant developments. The electoral shifts underscored the Polish commitment to democratic process and set the stage for vital policies that will undoubtedly impact the European Union and its collective objectives. I am convinced that the upcoming Polish presidency of the Council of Ministers of the European Union will offer many exciting prospects. We look forward and wish Poland good luck. W Polsce również doszło do zmiany rządu. Wyniki wyborów podkreśliły polskie zaangażowanie w procesy demokratyczne i przygotowały grunt pod istotne inicjatywy, które niewątpliwie wpłyną na Unię Europejską i jej wspólne cele. Jestem przekonany, że nadchodząca polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zaproponuje wiele interesujących perspektyw. Czekamy z niecierpliwością i życzymy Polsce powodzenia. The National Day is always a good opportunity to highlight the bonds that link our countries. Since Poland joined NATO and the European Union 25 and 20 years ago, our bilateral relations have developed progressively. Last year, the commercial exchange between both countries reached around 8.5 billion euros. This makes us one of the most important trade partners for each other.
Święto narodowe jest zawsze dobrą okazją do podkreślenia więzi łączących nasze państwa. Odkąd Polska przystąpiła do NATO i Unii Europejskiej odpowiednio 25 i 20 lat temu, nasze stosunki dwustronne rozwijają się konsekwentnie. W ubiegłym roku wymiana handlowa między Luksemburgiem a Polską wyniosła około 8,5 miliarda euro. To sprawia, że jesteśmy dla siebie jednymi z najważniejszych partnerów handlowych. Luxembourg remains also one of the biggest investors in Poland and has taken the fourth place for the last consecutive years. In addition to our key investors such as ArcelorMittal, Guardian and commercial partners such as Clip Group, there are more and more small and medium-sized enterprises from Luxembourg interested in Polish market, especially in renewable technologies. Luksemburg pozostaje jednym z największych inwestorów w Polsce i przez ostatnie lata zajmował czwarte miejsce. Oprócz naszych kluczowych inwestorów, takich jak ArcelorMittal, Guardian i partnerów handlowych, takich jak Clip Group, jest coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw Luksemburga zainteresowanych polskim rynkiem, zwłaszcza technologiami energii odnawialnej. This embassy is actively supporting the dynamic development of our economic relations, but this high intensity would not be possible without the worthy contribution from both bilateral chambers of commerce, whose presidents I would like to salute here. Thank you. Ambasada Luksemburga w Warszawie aktywnie wspiera dynamiczny rozwój naszych stosunków gospodarczych, ale ich wysoka intensywność nie byłaby możliwa bez znaczącego wkładu obu dwustronnych izb handlowych. Witam prezesów obu izb handlowych. Apart from trade, Luxembourg and Poland also share extensive interpersonal relations. This is true for more than 5,000 Polish citizens living and working permanently in Luxembourg. Poza wymianą handlową, Luksemburg i Polskę łączy również rozległe relacje międzyludzkie. Dotyczy to ponad 5000 polskich obywateli mieszkających i pracujących na stałe w Luksemburgu. This past year has also been vibrant on the cultural field. The photographic exhibition of Luxembourgish-American artist Edward Steichen took place at the Museum of Photography in Krakow, and in March the Luxembourg Philharmonic Orchestra toured in Lithuania and Poland with a final concert here in Warsaw on the occasion of the 28th Ludwig van Beethoven Easter Festival. At a reception at our embassy, I had the distinguished honor to bestow to Mrs. Elisabetta Panderecka the order from Luxembourg. Mijający rok obfitował również w ożywione relacje kulturalne. W Muzeum Fotografii w Krakowie odbyła się wystawa fotografii luksembursko-amerykańskiego artysty Edward Steichen. A w marcu Orkiestra Filharmonii Luksemburskiej odbyła tournée w Litwie i w Polsce z finałowym koncertem w Warszawie z okazji 28. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Podczas przyjęcia w naszej ambasadzie honorowe wyróżnienie zostało przyznane pani Elżbiecie Pendereckiej, dzięki której to wydarzenie mogło się odbyć. All these events highlight the dynamic cultural relations between our countries. I encourage you to follow our activities on social media. I te wydarzenia podkreślają dynamiczne relacje kulturalne między naszymi krajami. Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych w celu uzyskania szczegółowych informacji. Distinguished guests, tonight's celebration of the National Day of Luxembourg was made possible thanks to the support of our partners and sponsors. And I would like to mention Guardian Industries and Clip from Swardens. Thanks for your generosity. I would also like to thank all our honorary consuls whose help for the Luxembourg Embassy's activities is invaluable. Let me also mention that the members of my small team for their hard work, professionalism and creativity, and thank you all for your friendship towards my country as well as towards my family and myself. I would like also to thank the artists from Achte Mandolin, a trio especially coming from Luxembourg, and I think you already appreciated their contribution with the national hymns, and later on there will be some others, and tomorrow they will play at Łazienki, at the Palace on the Isle.
Więc dzisiejsze obchody Święta Narodowego Luksemburga były możliwe dzięki wsparciu naszych partnerów i sponsorów Guardian Industries i Klip Grupy Zespa Rzędza. Dziękuję za hojność. Dziękuję wszystkim naszym konsulom honorowym, których pomoc w działaniach ambasady jest nieoceniona. Dziękuję również członkom mojego małego zespołu za ich ciężką pracę, profesjonalizm i kreatywność. Dziękuję wszystkim za przyjaźń wobec mojego kraju, a także wobec mojej rodziny i mnie samego. I dziękuję także grupie Ensemble Arte Mandolin, którzy przyjechali z Luksemburga i jutro też będą grać w łazienkach w pałacu na wyspie. Jestem wolny. I now raise my glass and propose a toast to both our heads of state, our countries and their citizens, and to the future auspicious development of Luxembourg-Poland relations. Prost, santé, na zdrowie, cheers. Thank you very much. Wnoszę toast za głowy naszych państw, nasze państwa i ich obywateli oraz za dalszy pomyślny rozwój stosunków luksembursko-polskich. Na zdrowie. Dziękuję bardzo.